Cześć jestem Klaudia to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Dane są punkty A i B należące do wykresu funkcji liniowej. A już współczynnik kierunkowy, czyli A występujący we wzorze tej funkcji. I my mamy na to wzór. To jest A YB odjąć YA przez XB. Minus xa. Oczywiście pierwsza współrzędna to X, czyli tu mamy X A. Druga to Y A. Tu będziemy mieć XB i YB. A to. Będzie. Tutaj. Brakuje mi minusa, ale tu jest minus 6. Minus 9 na 4. I uwaga, to też jest minus, czyli to będzie minus, minus 8. U górę mamy minus 15. Na dole 12, bo minus z minusem daje nam plus. Górę i dół możemy sobie skrócić przez 3. Możemy to już tak zostawić, albo wyciągnąć całość. To teraz podpunkt B. Mieć A, 14, odjąć, minus 10, na 6, odjąć 26, 24. Minus dwadzieścia, dzielimy górę i dół przez cztery. Wyciągamy znowu całości. To teraz podpunkt C. Minus dwanaście, minus siedem, minus sześć, minus cztery. Minus dziewiętnaście. Minus 10, to tutaj będziemy mieć wartość dodatnią i zapiszę to w postaci ułamka dziesiętnego. Op, d. Tutaj już delikatnie inaczej, bo mamy pierwiastki, ale co z tego, jak one nam się tutaj odejmą? Myślałam, że będzie troszeczkę trudniej. No nieważne. Na góra nam się odejmuje, no to to jest zero. Nie ma co rozkminiać. I ostatni podpunkt. No tutaj coś się delikatnie wydarzy, bo mamy, a nie, bo mamy nawet te same mianowniki, więc nieważne. Dobra, no to tutaj widzimy, że ta liczba jest mniejsza od tej. No to się tego tak nie da odjąć. Więc zabieramy 1 czwartą, no to mamy 9. Z tego zabieramy 1 czwartą, no to mamy 2 czwarte, 2 czwarte. To jedna druga. A na dole mamy 6. To możemy sobie zamienić na mnożenie. Wtedy szóstka leci do jednej szóstej. Wymnożamy górę z górą, dół z dołem. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.